Oh my god, czy wy to widzicie? Pierwszy śnieg w tym sezonie. Hej, witam Was w nowym vlogu. Ja się teraz właśnie zbieram. Jadę do kawiarni z Harry'ego Pottera. Już kiedyś w tej kawiarni byłam. Bardzo mi się tam podobało, bardzo miała fajny klimat, dlatego dzisiaj znowu się umówiłam się z inną koleżanką. No i jedziemy. Wieczór, byłam właśnie w tej kawiarni z Harry'ego Pottera i jest tam naprawdę super klimat, zresztą mogliście też zobaczyć trochę po przebytkach, było bardzo dużo ludzi, zresztą tam jest bardzo dużo ludzi zawsze, często nawet ludzie stoją po prostu na zewnątrz i czekają, aż się jakiś stolik zwolni. My na szczęście weszłyśmy tak z rana praktycznie po otwarciu, więc na spokojnie mogłyśmy wejść, natomiast też po prostu czas oczekiwania na to zamówienie był dość długi, około godziny czekałyśmy od momentu wejścia do kawiarni, aż zbiorą zamówienie, przygotują, także trochę się czekało. Na szczęście my poszłyśmy tam, no wiadomo, tak stricte towarzysko i miałyśmy czas, więc jakby nie było to dla nas problemu, żeby sobie posiedzieć, porozmawiać w ciepełku i w fajnym klimacie i poczekać na spokojnie na jedzenie. No i jak mogliście zobaczyć, mieli tam takie bardzo ciekawe, kolorowe bajgle. Można je zamówić na słodko i na wytrawnie. Ja wzięłam wersję wytrawną z cheddarem, ale też z ananasem i tam z innymi jeszcze dodatkami. I naprawdę ten bajgel był bardzo dobry. Można było wziąć kawę niemugolską albo mugolską, czyli mugolskie to takie po prostu zwykłe, no, cappuccino, kawa czarna, biała, americano, coś takiego. A te niemugolskie, ja wzięłam niemugolską i ona była z zbitą śmietaną, z polewą, karmelową chyba. Także naprawdę całkiem fajnie. Nawet nakręciłam w toalecie, dlatego że w toalecie jest jęcząca Marta i to jest naprawdę bardzo śmieszny akcent, jest po prostu taki telewizorek z Martą i jest to śmieszne, chociaż trochę creepy. No i teraz jestem już w domu, niestety dzisiaj nie czuję się za dobrze, jestem dość osłabiona, także głównie myślę, że będę wypoczywać. Zajmę się teraz czymś, czego bardzo nie lubię, mianowicie prasowanie firanek. W ogóle nie lubię prasować, a już po prostu czegoś takiego jak właśnie firany, które wiszą, są na widoku codziennie i jest ich tu 4 bodajże, to tym bardziej. Także odwlekałam to, odwlekałam, no ale w końcu czas to zrobić. Dobra, super, firanki są. Także wszystko spoko. Ogarnięte na całe szczęście do następnego razu, aż zachcemy się myć okna i parać firany. Hej, ja robię sobie właśnie kawę. Zobaczcie, jaką robię. Właściwie z takiego ala kakao z napoju owsianego. Kupiłam coś takiego już dzisiaj. Pierwszą kawę sobie właśnie z tym napojem kakaowym owsianym piłam i naprawdę mi smakowała. Pierwsze właśnie z takich mleków, które testowałam, to było mleko sojowe i ono naprawdę było bardzo dobre. Takie delikatne, mi ono przypasowało. Później kupiłam jeszcze takie mleko ryżowe i jeszcze z jakimś aromatem waniliowym. I tamto jak dla mnie było okropne. Nie wiem, czy po prostu przez ten, jako że to był ten napój ryżowy, czy przez ten posmak wanilii, no nie było to dobre. No naprawdę nie polecam. A z kolei zrobiłam sobie to. To jest naprawdę taki gęsty napój, dobry, także kawka z tego jest pyszna.
Kawa pachnie naprawdę jak kakałko. Ja chyba sobie doleję jeszcze więcej tego mleka, dlatego że tutaj czuję kawę, a właśnie z rana sobie po prostu tylko zrobiłam czarną kawę, dolałam mleka i wtedy był taki bardziej napój mleczny i bardzo dobry. Ostatnio dopadło mnie coś na wskroś jesiennej chandry. Kiedy tylko kończę pracę, jest już ciemno, a część moich żarówek w domu wysiadła, więc w mieszkaniu też mam ciemno i naprawdę coś, co mnie łapie, stan, jaki mnie łapie od jakiegoś czasu, to takie przygnębienie i smutek i lęk przed niczym konkretnym, takie po prostu uczucie lęku. Dlatego dzisiaj czas coś z tym zrobić. Wstałam dziś wcześniej rano i miałam taki plan, żeby z rana się przejść i trochę powdychać świeżego powietrza, ale nie udało mi się to zrobić. Po prostu, kiedy sobie tylko pomyślałam, że mam wyjść z ciepłego łóżka, no w życiu totalnie bym nie wstała. Więc zrobiłam sobie z rana pyszną kawę i poczytałam książkę, tak się pierwszy krok i tak dla siebie. No a teraz wychodzę z domu, idę przejść się na taki krótki spacer, chociaż już jest tak strasznie ciemno. Nie lubię chodzić, jak jest ciemno, ale idę i przy okazji właśnie zahaczę do apteki po dwa bardzo ważne składniki, czyli po witaminę D, która jest kluczowa o tej porze roku, oraz po magnez. Bo wydaje mi się, że to może w dużej mierze na mnie wpływać, także zbieram się i idziemy. No i oczywiście jest tak ciemno i zimno. Znaczy i deszcz pada. Dobra, jest 17, mam jakieś niecałe 1,5 godziny, także muszę jeszcze zrobić sobie obiad, to na pewno. Wróciłam, tak jak mówiłam, strasznie lało, ale kupiłam właśnie to, co miałam, czyli witaminę D oraz trochę takim spodniszczonym opakowaniem magnez, także to myślę, że na pewno mi się przyda, szczególnie właśnie witamina D. Już się zbierałam od października, żeby ją kupić, także to już po prostu najwyższy czas, więc fajnie, że udało mi się w nią zaopatrzyć. Oprócz tego koło apteki był sklep, więc stwierdziłam, że szybko o niego zahaczę i udało mi się dorwać jakąś taką wędzoną rybę na promocji. To jest grenadier, cokolwiek by to było. Kupiłam też szynkę, sałata też się załapała na promkę. I coś po prostu, co mnie bardzo skusiło, czyli śliwki wędzone. Na pewno będę podjadać, one już totalnie mi się kojarzą właśnie tak z zimą. I kupiłam też coś fajnego, mianowicie na osłodę, mianowicie taką wielką cynamonkę. Także połowę myślę, że zjem sobie dzisiaj, a połowa zostanie na jutro. Że jeszcze raz wrócę właśnie do tych leków. Pamiętajcie, żeby właśnie w okresie jesienno-zimowym suplementować się witaminą D. Dlatego, że w tym miejscu, w którym my mieszkamy, no to jest to po prostu konieczność. W kuchni gotuje mi się ryż, na którego muszę poczekać, więc w międzyczasie stwierdziłam, że opowiem trochę, gdzie się dzisiaj wybieram. Mianowicie jadę na zajęcia fitness. Dawno na zajęciach nie byłam, jak chodziłam to zwykle na po prostu tak stricte na siłownię, ale tak nie do końca. Ostatnio właśnie miałam motywację na to, żeby na siłownię jeździć, więc stwierdziłam, że pójdę na takie zajęcia, będą tam ludzie, będzie po prostu osoba, która organizuje to, mówi co ćwiczyć, jak, w jaki sposób, więc myślę, że to będzie fajna alternatywa. W międzyczasie dzisiaj znalazłam, spojrzałam sobie na grafik, co tam ciekawego jest. No i okazało się, że o 19 są takie zajęcia jak płaski brzuch, także na nie się zapisałam, no i na 19 będę jechała. Mam nadzieję, że nie wysiądę, bo już po prostu dawno na takie zajęcia nie chodziłam. Wiem, że te pierwsze razy takie mogą być ciężkawe. No, także mam nadzieję, że będę miała w miarę tam siłę. No, a jak nie, no to też jakby trudno. Nie muszę zrobić wszystkiego. A wiadomo, wszystko w granicach własnych możliwości. Przebrana i czas lecieć na silkę.
Jestem wykończona. Muszę poleżeć po tych ćwiczeniach. Ale cynamonka wyjdzie. Albo ja jestem tak mega głodna, albo ona faktycznie jest bardzo dobra. Myślałam, że będzie taka troszkę przysztucznawa, no bo kupiłam ją po prostu normalnie w markecie. Nie w żadnej jakiejś takiej piekarni, ale smakuje mi. Ja już po prysznicu zjadłam też kolację, także jestem zadowolona. Nic mi dzisiaj już nie potrzeba. Właściwie jest już 22, także jedyne co mi potrzeba to sen. Na razie jeszcze się nie kładę, myślę, że gdzieś tak zasnę koło 23. Poczytam sobie jeszcze książkę, ale chciałam powiedzieć, że właśnie to wyjście na fitness bardzo dobrze mi zrobiło. Chociaż z jednej strony jestem, wiadomo, wykończona, zmęczona po prostu. Jak przyszłam do domu, to musiałam się położyć na trochę i jakoś tak nabrać tych sił. Chociaż miałam tak plan, że po prostu od razu skoczę pod prysznic, zrobię sobie kolację i będę się kręciło, ale po prostu nie. Jak przyszłam, musiałam się położyć, bo jakoś tak byłam fizycznie wycieńczona. No, ale teraz już właśnie wzięłam sobie prysznic, zjadłam i czuję się dużo lepiej. No i pomimo, że właśnie czuję tak po kościach to zmęczenie, to jest to takie no pozytywne zmęczenie, bo nastrój mam zdecydowanie lepszy. No wiecie, endorfiny zadziałały, także fajnie, cieszę się, że poszłam na te zajęcia. Zajęcia płaski brzuch, także były skupione głównie na ćwiczeniach brzucha. No i były takie różne modyfikacje, różne serie po trzy ćwiczenia. W każdej z tych grup ćwiczeń jedno było takie stricte cardio, te dwa były takie bardziej wzmacniające. Było całkiem fajnie, no było męczące, ale nawet szybko mi zleciało, więc się cieszę, no i mój humor na dzisiaj jest poprawiony, no ale dobrze, że zdecydowałam się właśnie kupić tą witaminę D i magnez, bo myślę, że one mi w dużej mierze jednak pomogą, także dzień kończę pozytywnie. Mam takie od jakiegoś czasu takie uczucie po prostu mega niepokoju i tak jak za dnia jest wszystko okej, tak po prostu jakoś po południu mnie coś takiego dziwnego łapie, więc dzisiaj się postarałam i zadbałam o siebie i myślę, że zrobiłam coś w dobrym kierunku. Miałam jeszcze plan sobie wieczorem właśnie usiąść i zabrać się za malowanie tego obrazu po numerach. Jak widać, tutaj większość mam już pomalowana, ale jeszcze trochę tych pustych kul mam do pomalowania. Ale jednak stwierdzam, że to nie dziś, bo jest już właśnie, no późno, jest ta 22, także ja też jakoś tak jestem energetycznie mimo wszystko po tym treningu wyczerpana, więc nawet nie wiem, nie chcę trzymać tego pędzla za bardzo i więc w spokoju już kładę się do łóżka i poczytam sobie jeszcze przed zaśnięciem książkę. Książkę już kończę i to było w sumie na tyle na ten dzień, także dziękuję za oglądanie.